Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister15. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście z Formuły 1 2019. Wciągła mnie mocno ta gra, więc no nie ma co przedłużać, tylko trzeba się ścigać i jeszcze raz ścigać. Po poprzednim odcinku, który troszeczkę no nabroił mi, bo od samego początku były problemy, jeszcze raz problemy, aż Robert złapał się za głowę z tego wszystkiego, z moich opowieści. Liczę, że już ten będzie spokojny, czyli tak jak się umawialiśmy na samym początku, kwalifikacje i wyścig, tak będzie cały odcinek, wreszcie bez żadnych cięć, no bo w poprzednim odcinku troszeczkę się naciąłem, no może, że z nie wiem jakim cudem to będą odcinki mega długie, ale liczę, że do 40 paru minut, do 50 to wytrzyma i będzie git. Powiem wam szczerze, że oczywiście zrobiłem treningi sobie przed odcinkiem, czyli jak codziennie, bo prawdopodobnie odcinki będą codziennie albo jako drugi odcinek na kanale, czyli tak jak wczoraj był od zera i właśnie F1 wieczorem, a jeżeli na przykład nie będę miał jakiegoś odcinka, no to będzie normalnie jako jeden, ale będę się starał nagrywać. Zrobiłem sobie treningi i naprawdę jestem zadowolony pozytywnie, bo udało mi się wszystko zrobić. Właśnie jeżeli chodzi o te wszystkie tam zadania, które mi Williams dał na Bahrain, i zarobiliśmy dużo punktów zasobu. Mamy chyba 15 nam brakuje punktów, żeby ogarnąć kolejną rzecz. Zaskakujące, jeżeli chodzi o układ napędowy, jesteśmy na czele, co jest śmieszne, że mamy niby bardzo mocny silnik, tak? No moc silnika to my może mamy taką średniową, taką troszeczkę, chyba pomylili się, że powinniśmy być właśnie gdzieś tam, gdzie Scuderia Ferrari teraz, a nie nad Mercedesem, ale mniejsza z tym. Ja troszeczkę oczywiście już polepszyłem, dlatego uciekliśmy od Mercedesa, jeżeli chodzi o to, ale musimy najbardziej bawić się, jeżeli chodzi o podwozie, bo tutaj odstajemy mega od Alfa Romeo, a już nie mówiąc, co tam wiesz, Aston Martin, tak zwany Red Bull czy Ferrari, co nie? No ale tu musimy iść, dlatego zbieram właśnie 520 zasobów na to, żeby umiejscowić sobie lepiej chłodnicę, bo to jest też fajna rzecz, aerodynamika, tam troszeczkę udało mi się pobawić, dlatego jesteśmy już wyżej nad Alfą Romeo, więc to jest podstawa, ale na pewno, jeżeli zarobię te 520, to wydam na podwozie, bo nie trzeba cisnąć, tak jak już właśnie mówię, na Chiny będę miał aerodynamikę i postaram się, żeby właśnie też było to podwozie. Na razie jest wszystko dobrze, mieliśmy to 13 miejsce, nie wiem jak będzie dalej, nie wiem co będzie dzisiaj, ale lecimy na kwalifikacje. Liczę się z tym, że będzie dobrze. Dobrze mi się ściga, treningi bardzo dobrze przejechane. Czułem się w ten samochód, o wiele inaczej i wiele lepiej się prowadzi Formułę 1 w 2019 niż w 18. Fajniej mi się jeździ na przykład na klawiaturze, bo jeżdżę na klawiaturze, jak już mówiłem, nie mam dedykowanej kierownicy do tego, dlatego nie mam zamiaru się męczyć. No i jesteśmy w drugiej rundzie, Bahrajnie, oby jak najszybciej i jak najlepiej nam poszedł ten Bahrajn, Crofty i Davidson, ale myślę, że nie będziemy przedłużać. Idźmy zobaczyć, co tu ciekawego. Oczywiście sucho, prawdopodobnie sucho. Fajnie, no, no zdziwiłbym się, jeżeli w Bahrajnie by było coś innego. Wszyscy są w boksie, dlatego przyspieszymy, bo chciałbym jednak no, trochę lepszej na wierzchni jechać niż na takiej czystej, typowo niewyjeżdżonej. Nie wiem, czy to jest w grze zrobione tak, że jednak wyjeżdżony ten pas jest troszeczkę lepszy. Przejechali już swoje okrążenia najlepsi. No i zobaczymy, na którym ja będę. Nadal Kubica jest na okrążeniu wyjazdowym i już właśnie teraz zaczął szybkie okrążenie. Nawet zobaczymy, jak poleci sobie. 333. Ładnie. No, dlatego tym względem, że jesteśmy na trzecim miejscu. Tą prędkością, jednak ten silnik jest dobry, ale zobaczymy, co mi się uda. Nadal mam ustawione chyba na 90 poziom trudności. Taki miałem ustawiony w 18, tego nie zmieniam, ale jeżeli jakimś cudem właśnie Williams by, nie wiem, zaczął wpadać do czołowej szóstki, no to chyba będę musiał sobie po prostu zwiększyć ten poziom trudności. No bo to by było trochę dziwne. Ja powiedziałem, chcę się ścigać pomiędzy 10 a 20. Nie chcę być
szarym końcu, bo to by była nuda i myślę, że też by wam się nie chciało to oglądać. Czy to by było realistyczne, nie powiem. Ale ja chcę trochę przełamać tam aż tak realistykę, no bo jeżeli widzę, że Gasly tu potrafi być na podium albo wygrać dwa treningi, bo jak na przykład dzisiaj wygrał dwa treningi, no to trochę jednak tego realizmu ucieka. Ale mniejsza z tym, zobaczymy jak mi się po prostu będzie jeździć, jak dzisiaj w ogóle wyjdą kwalifikacje. Jeżeli nie, no to tam może podniosę na 95 sobie poziom trudności, ale zobaczę to po wyścigu w Bahrajnie. Myślę, że 13 miejsce w Australii, no to taka całkiem fajna bitka tam była o te miejsca. Nie lubię tego zakrętu osobiście. Jest taki dziwny, bo tam się spada do takiego dołku z dość dużą prędkością i nie mogę go nigdy ogarnąć, więc zobaczymy. Aj, chyba tutaj poprawiam, chociaż nie. Mamy dobre hamulce. Około 0,9 od Vettela gorszy, tylko to nie jest jakaś masakra. No, ja się cieszę z jednej strony. No i dobrze, nie ma problemu. I zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie pierwsze okrążenie na miejscu 10. Więc myślę, żeby wyłączyć teraz mieszaneczki na zero, przejechać sobie takie czyste okrążenie, naładować wszystko. Myślę, że te oponki jeszcze nam coś tutaj pomogą. I zobaczymy, żeby nie zjeżdżać do boku po kolejny komplet, tylko jeszcze jedno przejechać, a potem dopiero wymienić na jakiś wyrzutki komplet i przejechać jeszcze jedno okrążenie. Może, że no niezbytnio nam się uda. No to. To by było na tyle. Ciekawi mnie, jeżeli chodzi o to Grand Prix, zapomniałem właśnie poszperać, jeżeli chodzi o te lagi. To już był błąd, o Jezus, w wersji poprzedniej, w poprzednim odcinku, zapomniałem. Wiem, że mi starczy tylko na jedno okrążenie, ale liczę, że na to jedno okrążenie muszę trochę dohamowywać, bo gdy hamuję, to bardziej mi się ERS ładuje oczywiście, a chciałbym jak najwięcej tego ERS-ku mieć, dlatego wszystko wyłączyłem. A że za mną nikt nie jedzie, chociaż przepuszczę tego. Fetelka. I włączamy wszystko na fulla i ciśniemy. A i są te lagi trochę niemiłe, ale nic z tym nie poradzę. Zobaczymy, co z tego będzie. Dohamowanie do pierwszego zakrętu. Trochę słabo. O i chyba jednak już te opony na te trzy okrążenia to nie jest dobra sprawa. Ale zobaczymy. No i że będą słabe, że nie poprawię po dwóch pierwszych sektorach swojego przejazdu. A już cóż, czuję, że nie. I to zjeżdżam do boksu. Na razie 30 po pierwszym sektorze. Myślę, że jeszcze gorzej będzie, więc tak, już się ślizga, no niestety nie wyszło mi, liczyłem, że będzie lepiej, a żeby nie tracić czasu, po prostu wrócę do garażu, bo to by to bez sensu, tracenie tylko po prostu czasu. Niecałe 5 minut mamy, niecałe 4 minuty jednak. No i jak to by wyglądało? W tym momencie jestem 10. No porównując czasy Roberta Kubica moje, no to jest różnica ogromna, no bo ja no może przesadziłem trochę z tą różnicą ogromną, to jest tylko 60 sekundy. Dokładnie wręcz tym. Ogólnie wyciszyłem trochę tego gościa i trochę dźwięki samochodu, żeby trochę łatwiej było mnie słychać, bo poprzednio ci było trochę za głośno. Nie no, pół sekundy to nie jest źle. Myślę, że to jest całkiem spoko. Dużo tutaj się dzieje, że się tak wyrażę. Przecież realizmu też nie ma, jeżeli Sebastian Vettel i Charles ciągle prowadzą to.
To jest dziwne. Tu jest ogromna różnica między Kevinem a Grożanem. 30, a tak to jestem najlepszy z tych, co są za mną. No ale nic, dobra. Boże, ja to klikłem. Zmienimy oczywiście mieszankę, która w tym momencie da mi nawet niby około sekundy szybciej na wrażenie. No zobaczymy. Gdzie mnie wysadzi? Przede mną mam chyba znów Ferrari. Ale ze sobą też mam jakiś samochód. No każdy zaraz będzie chciał jednak to okrążenie jeszcze poprawić. Chyba jakiś Red Bull. Będę chciał trochę oddalić się właśnie od Ferrari, ale no jednak już trzeba ruszyć, no bo Gasly za mną. Zjechał. Ogólnie zjechał, to nie wiem, ale zjechał. Gasly daje na czadu na pełno i zobaczymy, co mi się uda. Jeżeli uda mi się poprawić coś, no to będzie git, jeżeli nie, to nie. Moim zdaniem przejechane poprzednie okrążenie było perfekto i to też ciężko by było coś poprawić. Na razie słaby pierwszy zakręt, słaba ta szykana i myślę, że pierwszy sektor też będzie słaby. Koniec kwalifikacji, więc mieściłem się tylko na jedno okrążenie, chociaż tu jest całkiem sponio. Zakręty, które trzeba całkiem ciekawie przejść. Nie jest źle, ajajaj. Do hamowania i... No i tu jest duża strata na tym zakręcie i myślę, że już po robocie, jeżeli chodzi o jakieś tutaj wyczyny, chociaż ten zakręt był całkiem 1/10 zyskana na zakręcie. Nie poddaje się do samego końca. Przy wyjściu na ostatnią prostą. Chociaż nie, już nie muszę zjeżdżać do boksu, bo to głupota. Więcej czasu, ślisk i dobra, przejebałem. Tak czułem, że jak ostro najadę, to na tarkę, no to mnie wywali, ale zaryzykowałem. Chociaż myślę, że jeżeli to się utrzyma, czyli to 10 miejsce, to jest aż za dużo moim zdaniem, ale jestem dobry w kwalifikacjach, to zawsze było moim plusem, a jak będzie wyścigu, dowiemy się już za chwilę. Strategii. Właśnie jak będzie strategia, że ja będę 10, no to jaka to będzie strategia, bo będę musiał, będzie 10 i nikt już za mną tam nie wskoczy, będę musiał startować właśnie. Tak. Lewis Hamilton dopiero 5, to jest w ogóle śmiech na sali. No i tutaj się dużo nie zmieniło. Troszeczkę Grożan przyspieszył, ja tak samotny, bo i za mną ponad 1/10 Ricciardo i 1/10 przede mną, 2/10 przede mną centralnie Roman Grożan. No a za mną już taka dość luźna akcja. Robert, podoba mi się Robert, ale powiem wam szczerze, że my też będziemy rośli w sile, jeżeli chodzi o Williamsa, no bo jeżeli rozbudowujemy, troszeczkę ogarniamy. Byliśmy jedynym zespołem, który z Australii na Bahrain przyniósł nowe rzeczy, nowe dodatki do bolidu, więc to też zawsze Robert myślę, że troszeczkę szybciej będzie jeździł, dlatego chcę rozbudować to auto. Ale myślę, że chyba jednak sobie dam 95 po Bahrajnie, ale to zobaczymy, jak będzie wyścigu. Dalej 10 miejsce i strategia. Czy będę? To myślę, że chyba tutaj nic nie zmienili. Powinniśmy zdobyć sporo punktów. Dobra, samochód, nie powiem, samochód dobrze mi się prowadzi na tym, więc... Dobra, raz zajebałem Wanda, a ty już przeżywasz. Claire, weź się uspokój. Trochę to było słabe. Te pytania są niektóre słabe. Bo mówię, raz zarąbałem Wanda, jak ja bym odpowiedział na jej pytanie, to reputacja w dół, więc... Dawaj proste pytania, żebym mógł łatwo odpowiadać, a nie jakieś takie głupie. No i dobrze. Ogólnie dzisiaj jest tak ogromnie gorąco w całej Polsce pewnie, że czuję się jak w tym kokpicie Formuły 1 teraz tutaj siedząc, ale mówię, jestem tak wkręcony w tą grę, że nawet upał mi nie szkodzi, bo ciągle się dzieje coś i mam o czym opowiadać. Myślę, że w farmingu byłoby mi gorzej. Nie wiem czemu, ale rynówce się nie podoba.
Nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że byłem pod arenówkami, ale też byłem pod wszystkimi najlepszymi, ale mniejsza z tym. Jak tam samopoczucie, śniadanka nie było. Ale nie wiem, nagrywam bardzo późno. Mniejsza z tym. Mamy 640, o to mi właśnie chodzi. Ja na pewno nic więcej tutaj robić nie będę. Właśnie co to jest? No i to jest też takie pytanie, które lepsze. I jedno i drugie ma 500. Dobra, mniejsza z tym, opracujemy. A, bo dostałem pomniejszenie. O te 20. No i dobra, myślę, że będzie w sam raz na Chiny będziemy mieli i no już coraz lepiej dogadniemy Alfa Romeo. Jeżeli by się udało, że my jako jedyni Williams pójdzie coś do przodu, to będę mega, mega szczęśliwy. A teraz czas na wyścig. Serialnie, gorąco. Dobrze, że mam co pić, bo masakra by była. Chociaż osobiście to powinienem taką rurkę sobie tutaj założyć, jak w bolidzie. Więc byłoby grubo. Płoch Shakira. Shakira, nie Shakira. To nie Shakira. Ciekawe, co tam dali na początku, bo nie oglądałem. Chyba do Australii, żeby nie przewijać tego. Czy coś ciekawego nowego dają? Możemy teraz się pobawić, ale serialnie zobaczcie, prawie 20 minut idzie na to, żeby zrobić same kwalifikacje plus wyścig. To będziemy mieli około 50 minut odcinka, jeżeli wszystko będzie git. No, może być grubo. Ale chyba nic nie dali. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Now, let's talk about Charles Leclerc. That was a great point. Fajnie, jakieś takie nowości tu widzę. Chyba tego nie było, żeby tak przy samochodzie. Mistrzostwa kierowców Charles Leclerc, Pierre Gasly i Lewis Hamilton. To już w ogóle jest szał ciał. Tutaj pan z Hasa Kevin Magnussen jest na naszych ekranach. No i nie było nic ciekawego, jeżeli chodzi o dodatki z początku. Jak początek, to jest najważniejsze. Vettel, Leclerc wygrał wiadomo, więc początek Ferrari. Szybciej troszeczkę. Czy ktoś dostał karę, bo poprzedni... Adams, jestem na miejscu 9. Czyli ktoś dostał karę. Pierre Gasly dostał karę. Szkoda, że nie spadł za Roberta Kubicę. W ogóle Joe jest troszeczkę chyba zrąbany w tej grze, bo bardzo masakrycznie wychodzi. On jest za Robertem Kubicą. Nie myślałem, że coś odpalił kosiarkę, ale to chyba coś przejeżdżało. Czy jest to teraz taka wersja, że mamy 14 okrążeń? Na dwa pity to na pewno nie. Tylko jeden nas interesuje. Czy ja mogę zmienić? Aha, nie mogę zmienić opony. Nie wiem, czy 3, czy 4. Boję się, że mi tam coś pośrednio nie wytrzymają. Okno boksu. To jest takie w sam raz, to nie? Nie, myślę, że na czwartym zaryzykujemy, no bo innej opcji nie ma. Nie mogę sobie zmienić opony, a opony na tym pasują w sam raz. Dobra, 4.10, myślę, że to będzie git. Wszystko mamy. Więc jest git. Możemy rozpocząć wyścig. Oczywiście okrążenie formujące, tego nie wyłączyłem. Oj, jestem na samym początku tutaj. Tym bardziej jestem zagrożonym, za Magnusenem. Wszystko się wyłącza. Dobrze, nie ma problemu, wszystko się to ogarnie. No, czyli jednak ta dziesiątka była dla mnie dobra, ale nie mogę zmieniać opon, czyli jest ta reguła, że najlepsza dziesiątka startuje z tych opon, które no, zrobiła to okrążenie najlepsze. No, nie powiem,
Jestem pozytywnie zadowolony, jeżeli chodzi o Bahrain na razie, ale chyba aż za dobrze. A fajnie jeździć takim samochodem, który wiesz, że nie dasz rady wybić się do czołówki, czyli pokonując tych najlepsze zespoły, ale mam chyba kogoś, że powiedział, bo nie zdążyłem przeczytać, ale bije się o te miejsca od miejsca właśnie 7-8 w dół i tak Williams powinien wyglądać w tym sezonie, a nie bić się o 19-20 miejsce. To jest masakra, jak można zrobić bolid, który bije się o ostatnie dwie pozycje. Dlatego ja tego czegoś nie chciałem, bo ja lubię się ścigać, a nie lubię się męczyć. Nie chciałbym jeździć na ostatnich pozycjach, ale myślę, że i tak troszeczkę chyba dodam sobie tego poziomu trudności, no bo jeżeli uda mi się naprawdę. Dobra, biorę sobie na fulla, bo pewnie zaraz mi zabiorą bolid i będzie już się samo ustawiało. No bo jednak, no, jeżeli udałoby się zdobyć punkty w Bahrajnie. Komputer porąbało. Wyprzedziło Grożana. Do byka. A ja startuję z tego miejsca to. Może być grubo, proszę państwa. Dobra, proszę państwa, czas na. I lecimy. Zobaczymy, jak to będzie. Poszło. Oj, Grożan dobry start. Myślę, że ja będę gorszy. Nie wiem czemu nie miałem mieszaneczki. Dawaj. Powoli, żebym. Oj, ale chyba może mi się udać. Delikatnie, Grożan, nie walcz. Ej, nie spychaj mnie. Wiem, że kolizja jest Grożan. Z Grożan! To Grożanem. Lando Norris mnie tu bije, ale nie dam się. Może mi się uda go wyprzedzić, chociaż Lando się przepycha. No i może to być taka wersja, że ja w kwalifikacjach będę mega dobry, ale jednak potem będę trochę tracił. Jeszcze te opony nie są jakieś mega rozwiane, bo się trochę ślizgam. A będę jednak tracił właśnie w wyścigu, więc może jednak nie będę zmieniał nic. Trochę mówiąc, straciłem jedną pozycję, bo byłem na miejscu 9, więc straciłem tą pozycję, którą zyskałem dzięki karze Pierre'a Gasly'ego. O Jezu, tak nienawidzę jechać za kimś, bo boję się, że po prostu te hamulce nie dadzą rady i zarąbę mu centralnie w dupala. A nie chciałbym sobie kasować wyścigu ani Norrisowi. Oj, laga miałem. To jest minus. Sergio Perez i Daniel Ricciardo za mną. A za to, że nie wyłączałem na razie. Dziwnie mi się na razie prowadzić te pierwsze okręty, jakby się to wszystko zmieniło, bo mi zaczynają uciekać. IRS-a. Mogą mnie wyprzedać, bo ja i tak, jak już mówię, nie mam się zamiaru tutaj ścigać z kimś, kto jest ode mnie lepszy samochód, jako samochód, więc ci mówię, ja mogę wygrywać kwalifikacje wysoko. A, jeszcze nie ma DRS-u. Ale co to da? Jak w wyścigu będą mnie i tak wyprzedzać. No i tak niech będzie, mamy dalej na średni RS, żeby tyle nie tracić go. No, punkt zdobyć byłoby naprawdę coś pięknego, ale boję się, że nic mi to nie da. Na razie straciłem dwie pozycje. Tutaj jeżeli chodzi o to, to przegrywam nie na zakrętach, bo zakręty zawsze. Dobra, oprócz tego. No to jest najbardziej czulowy zakręt, jak już wspominałem. Jak Robert niestety chyba ostatni. Tak jest, więc słabiutko, nawet z Giovinazzi, albo odpadł, albo się przebił. Ale chyba się przebił. To by było dziwne. Jeżeli o to chodzi. Ole lak, nie wiem co jest, ale tak być nie może na pewno. Najgorsze jest to, że tak lagi mogą być na prostej.
Ricardo przegonił Strola i zaraz pewnie będzie się brał za mnie. Ale ostro tutaj. Ale odpuścił, dobrze. Ścisłem go i odpuścił i to mi się podoba. Ale pewnie zaraz będzie. Może nie teraz. A teraz będzie się tam bił ostro ze Strolem. Jeszcze Stroll mnie. Ale Stroll jest po złej stronie. Nie oddam mu tak łatwo. No i Stroll jest ciągle za mną. Więc z jednej strony plus, bo walka jest. Ale nadal jest to samochód bardzo bardzo wolny. Więc tak jak mówiłem, nie będę zmieniał. Oj. Będę na pewno musiał wejść te ustawienia po tym wyścigu. Pamiętam, jaki byłem zawsze agresywny w tej grze. Tymi najlepszymi właśnie starałem się grodzić drogę, nie dawać tak zbyt dawać się łatwo wyprzedzać. Tutaj staram się jechać normalnie, wiadomo, walczyć, ale z rozsądkiem. Więc to też zawsze jakiś plus, oni się tam biją, ale ja mam jeszcze jedno okrążenie. No bo ja ich trochę blokuję, to jest pewne, no bo... Uj! Już mnie rzuca. To jest źle. No wiadomo, teraz prawowicie powinienem zjechać już. Ciekawe, czy oni zjadą. Jakie jest okno w ogóle pit-stopu? Stroll weźmie mnie. Ale będę się starał jednak mu grodzić tą drogę. Bo jadę swoim... Że tak się wyrażę. Moją drogą. O kurde, nie zjeżdża. Serio? Każdy... Teraz mnie wyprzedził, więc... Ale nadal jest teraz od zewnętrznej, no i przegrywa Stroll walkę ze mną, ale nie ma DRS-a. Nie ma. Nie ma DRS-a? Kimi Raikkonen tam się z tyłu przebija. Oj, było uderzenie tutaj. Wypadek i to dość poważny prawdopodobnie, bo się posypały części. No ale nie dziwię się, bo chłopaki tutaj walczą bardzo, bardzo. No i czyżbym mógł wykorzystać to? Kto tam się rozwalił? Ale panowie, proszę mnie tutaj nie spowalniać. Sorry. Ale jak się wcisłem tutaj. Ja miałem takiego laga, to po pierwsze. Po drugie, nie mogłem kontrolować w ogóle samochodu. I trochę takim, no trochę takim niefajnym zachowaniem. Jak to utrzymać, bo ten samochód jest naprawdę niestabilny. Oj, masakra. Ja zjeżdżam do boksu, bo to jest podstawa. Chyba zjeżdżam do boksu, ale nie no, znakomicie mi się jechało ten początek. Pit now, nie ma problemu. Wyłączę sobie... Rozgrożan. Tam chyba właśnie Norrisowi się to wszystko posypało. I dlatego on tak to wszystko zrobił. Czy wszyscy zjeżdżają do pit stopu? Tak. Ale to może być... Może być akcja. Nie wszyscy, dobrze. Tylko Norris i przede mną chyba Perez. Norris na pewno dużo straci. Bo muszą mu zmienić przednie skrzydło. No i panowie zmieniające. 2 sekundy. To ma być chwila, moment. To nie jest, mówię, 2.44, ale szybciej od przepraszam, Racing Pointa. Niewiarygodne jest to. To jest niewiarygodne, ale czemu tak do dupy? Niby 2,5 sekundy, ale mega zyskaliśmy nad właśnie Perezem. Oni mają jeszcze inną strategię. Oni jeszcze dłużej pojechali tymi oponami. Powiem szczerze, że ja bym chyba nie zaryzykował jeszcze jednego, bo już mi się słabo jeździło. Boję się, że właśnie te nie wytrzymają aż 10 okrążeń. No ale zobaczymy. Tam ta cała pętla. Byłem na miejscu... gdzie? Tym? Albo 11. Nie, 11, bo my uprzedzili. No i zobaczymy, na którym wrócę po tej akcji. Przede mną jest Sainz. Sainz chyba już
Nie wiem, dobra, mniejsza sobie nie będę kombinował teraz. Jakie są... O Jezus, nie rób mi na tych zakrętach, proszę Cię. Pracę trochę tymi lagami, ale ja muszę to ogarnąć. Nie wiem, co się stało. Weźmiemy środek. Ciekawe, jak tam teraz w ogóle do mnie. Czy dogania mnie, czy nie. Musimy sprawdzić. Ej, co jest? Oni na czym pojechali? Oni chyba inne opony mieli założone. Ci z tyłu. I 3 sekundy za mną PRS. Zobaczymy. Oj, bardzo. Ściąłem ten zakręt, to tu musiałem nadrobić. Dziwne, bardzo dziwne. Bo na razie. Wiadomo, Norris stracił dużo przez to, że tam się wbił w kogoś i mu się posypało. Oj. W tym miejscu to jeszcze, jeżeli chodzi o lagi, to jakoś mocno nie płaczę, bo wiecie, rozumiecie to, nie? Nie ma problemu. Dawaj. Skręcaj. Ale zobaczymy. 2,5 sekundy było na poprzednim okrążeniu. Myślę, że Perez, jako to, że mają szybszy samochód ode mnie, będzie mnie doganiał. Ale tak łatwo skóry nie oddam. Jadę na bogatej mieszance, ale na średnim resie, bo no nie chcę zbytniego wykorzystać całego. Zobaczymy, co będzie dalej. Jadę 18, ale liczę, że wreszcie panowie kiedyś zjadę do tego boksu. Nie wiem, czy to nie była przesada, chyba trochę za wcześnie zjechać. Mogłem się jeszcze jednak pomęczyć na tych oponach. 1,8, więc dogonił mnie o 0,7. Giovinazzi, chyba Robert, albo ktoś inny, Toro Rosso, bo mamy podobne kolorki, ale liczę, że to będzie. Oj, będzie problem, chociaż chyba tam były Hasy i Hasy i Renóweczka, więc może być problem, chociaż nie, wyjeżdżam przed nim, przed Ricciardo, a czyli dobrze, bo Ricciardo był za mną, czyli nic nie straciłem. Ricciardo, Perez tam się jeszcze wciął pomiędzy nimi. Więc jest dobrze, bo zyskałem właśnie. Znaczy zyskałem. Nie straciłem pozycji na rzecz Ricciardo przez pit stop. Jest dobrze, ale tu jest naprawdę gorąco. Przez to, że chyba nie wiem, czy sobie nie wezmę escape'a za chwilę. Lekka przerwa do picia. Nie chcę robić tego, nie wiem, na przerwie. Może na prostej. No ale liczę, że i tak Ricciardo mnie dogoni. Oj, nie taki długi ten lag, nie rób mi czegoś takiego. Oj, ogromna strata. Wyjechałem, ale to i tak mi nic nie da, bo Ricciardo mnie wyprzedzi. Ale to jest fatalnie, co się dzieje i też trochę tracę na tych lagach, ale nie pomyślałem o tym przed odcinkiem, zapomniałem dokładnie o nich. A to był mój błąd, bo coraz gorzej mi się prowadzi, zaraz pewnie PRS mnie wyprzedzi. Coraz gorzej mi się jedzie. Wezmę hotlapa, żeby po prostu nie dać się na prędkości. I niech odpuści na razie. I weźmiemy jeszcze DRS-a, to tym bardziej nie dogoni mnie jakoś mocno. Ale nie wiem, czemu tak zahamowałem dziwacznie. Czyli ogólnie mówiąc, chyba po tych wszystkich pit stopach wróciłem na miejsce. Na miejsce 12, no bo Ricciardo mnie jednak wyprzedził przez ten błąd. No i tak czy siak prawdopodobieństwo, że wyprzedził mnie Ricciardo, było ogromne. Właśnie przez takie coś. Nie wiem, od czego to jest, ale mniejsza z tym. Jezu, tutaj nie mogłem go opanować. Ale to jest samochód trudny do panowania. Ale mnie tu wziął. No i koniec. Marzeń. Pierre Gasly jest za mną. Pamiętam aż poprzednie wyjście tutaj, co tak szeroko wpadłem w Norrisa. No i prawdopodobnie jednak nie będę zyskiwał, tylko będę tracił teraz. Jednak ta strategia poprzednia była wiele lepsza. No bo po pierwsze, że oni byli na gorszych oponach, a ja byłem na lepszych. Nie, ej, Pierre. Nie rób teraz nie, to ja cofam to.
bo ja nie mogłem, nie miałem kontroli hamowania. To będzie gdzieś najlepiej tutaj. I tak to jest słaba kontrola, ale takie powiedziałem, przewinięcia typu lag, który mi coś przeszkadza. Czy ja bym wyleciał gdzieś tam w żwir pewnie przez to. I to będę sobie cofał, ale pior jak mi... Ej, no właśnie o to chodzi, że właśnie te Red Bulle nie mają na to zbytnio prędkości. No i przez to, że źle dohamowałem, no to mamy problem. Hot lapa. Znaczy, jest problem. Jeszcze stroll wyjeżdża. Aj, szkoda, to był mój błąd, chociaż myślę, że jeszcze tutaj się mogę. Jednak nie. Mogę jechać za nimi. Teraz stracę tylko do nich odległość i będzie taki finał. No jednak hotlap daje dużo, ale bym teraz skończył wszystko, więc. Jest. W wyścigu po prostu jest masakra jeździć tym bolidem, bo wszyscy są od ciebie szybsi i to się zgadza. Dlatego Robert. Nie mogę się zbytnio skupić na tym, co on do mnie tam godo, bo będę się starał na prostej włączyć tego hotlapa, żeby jako tako tą prędkość dostawać. Nie odskakiwać od tych świrów. Jest tak troszeczkę spowolnione tempo mają te racing pointy. Bo przecież tam przed nami Ricciardo bardzo, bardzo daleko wyfrunął. Kolega zespołu jest w boksie. No to tam Robert chyba nieźle stracił. Bo przecież on dobuje kolegę zespołu. Robert, please! Chyba się jednak... Dziwne to ładnie. Aż mnie zahamowało z tego wszystkiego. Wyłączę sobie ERS-a, jeżeli mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa, bo Lance Stroll jednak tam coś było z Lensem. Mogę wyprzedzać, więc po prostu się do nich przytulę. Był mój błąd w poprzednim wyścigu, gdy ja po prostu od nich się bardzo... Dobra, jedziemy i jedziemy. Staram się do pełnej prędkości wrócić i będę chciał jednak walczyć o to 10. miejsce, bo liczę, że Perez w trakcie wyścigu coś odwali. Coś odwali, albo ja coś odwalę. Będą dwie wersje tego, albo ja coś odwalę, albo Perez, bo jeżeli Gasly pokona Pereza, a mnie Grożan jakimś cudem nie zaatakuje, no to dzięki, i tak zyskałem pozycję dzięki Strollowi, którym się tam jednak coś wydarzyło. Hot lapa. I staramy się uciekać i gonić, a teraz jest bez. Teraz też ma jednak, więc on będzie mi też uciekał. Chociaż oni zmienili sobie ścieżkę jazdy, więc ja mogę też tu się jakoś taką rąbać, jednak nie. Teraz naprawdę, że ty masz chęć tutaj walczyć, to szacun. Mam Grożan kwiat i jeden z McLarenów. O Jezus, masakra to jest. Jadę sobie normalnie, a mi przerywa. No co za świństwo cholerne. Nie wiem czemu. Prawowicie jest 60 fps, ale jest coś nie halo.
Jeszcze przeskoczyłem sobie na masakram. Nie wiem, może to, że są światła i gdzieś po prostu takie łapie taki lag, no ale no, nie będę po prostu tracił dobrego wyścigu przez takie błędy, bo to nie są moje błędy. Ja bym wystrzelił w procy, przestrzelił zakręt, tak jak to było, gdy zmieściłem się jakimś cudem tam, gdzie były Norris. Ale teraz biją się panowie, bijcie się, o Jezus Maria, ślisko. Muszę skupić, bo jest szansa chapnąć tego PRL-a. Też boję się, że nic nie zrobię. Aha, a za mną już jest Romek. Za mną już jest wesoły Romek. Ricardo ma usterkę, czy mi się zdawało? Nie wiem, bo tak dziwnie zabrzmiało, ale jak tam Perez poszedł? Ale tam się działo. Tam się nieźle działo. No i teraz jeszcze szansa na mnie, ale Gasly też ma więc. Chociaż? Perez jedź. Bo mam szansę. Oj. No ja pitole! Co za kurwia lagi. A mnie to drażni. I teraz pewnie już mi się nie uda, bo ładnie byłem w tunelu aerodynamicznym, a teraz dupa wołowa. Cała moja robota poszła się jebać, bo przecież musiałem mnie zlagować. Wkurza mnie. No muszę, o, po tym wyścigu też w ogóle jestem wkurzony. W Australii jakoś czułem to, ale nie było to takie denerwujące. Ja tam chyba tylko raz przewinąłem, a tu już tyle razy muszę przejść, bo mnie ciągle wywala przez to. Widzicie, że wy to widzicie, co nie? Bo jeżeli wy nie widzicie tego lagu, bo na LBS-ie nie widać spadków FPS-u mega, ale to by było słabe, ja to będę sprawdzał. Bo to dla mnie widać masakrycznie. Ja troszeczkę odskakuję, bo wyłączyłem ERS, ale no... Ale wiedzmy o tym, że są dwa okrążenia do końca. A Ricardo ma problemy z samochodem. Tego tak zwolnił. Ale nie możemy dać się też Grożanowi. Jadę cały wyścig na bogatej mieszance i oprócz tego, że wyłączyłem właśnie go tylko na wirtualny samochód bezpieczeństwa, który tak no, jechał, bo jechał, no to całkiem spoko. Myślę, że wy to widzieliście. Grożan ma. Nie rozumiem, co to miało znaczyć. Aja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 j
lada coraz dalej. Ale grożam, jakoś nie ma chęci. No jeden punkcik i jestem happy. Więc Ricciardo, zrób mi przyjemność i jednak oddaj mi. Znaczy, żeby ci się jednak bardziej popsuł ten samochód. Nie życzę ci, Daniel, nic złego, ale... Ale po co to? Ty jeszcze punkcik dostaniesz. A ja jednak muszę trochę się męczyć, żeby ten punkcik tutaj wywalczyć. Dobrze, nie ma problemu. Mamy DRS-a, ale jeżeli chodzi o coś lepszego, to ja myślę, że Ricciardo i tak jest... O Jezus, ale ty zwolniłeś teraz, Daniel. Chcesz mnie przepuścić? Tak, chyba chcesz mnie przepuścić. Dobra, przesadziłem trochę z tym, bo wypadłem z linii jazdy. Ej. Chyba zajebałem. Grożan. To było trochę słabe, Grożan. Ale jest coś jednak z Danielem, bo bardzo, bardzo tracił na prędkości, a no trochę może dziwnie wyszło z Grożanem, no ale nie kazałem mu się pchać. Final lap to the race i starajmy się zrobić wszystko, chociaż myślę, że jeżeli jeżeli Ricciardo ma coś z samochodem, no to on chyba walczyć ze mną nie będzie, a tylko na prostej jest szansa mnie pokonać. No to jest punkcik dla Williamsa, pierwszy punkt dla Williamsa. I żółta flaga. Coś tam się stało. Któryś z samochodów chyba. Alfa Romeo i Black. Kimi Raikkonen odpada z sesji na ostatnim okrążeniu. Ojej, mi przykro Kimi.
Ale tutaj w tym wypadku, powiem szczerze, tak, Lance Stroll, Daniel Ricciardo ma problemy, Kimi Raikkonen, czy ktoś był jeszcze po drodze, Lando Norris miał no problemy, no miał problemy podwójne, bo nie dość, że ja pechowo wpadłem w niego, no to jeszcze wcześniej tam uderzył albo Grożana, albo Pereza, bo oni tam się ścigali i Charles Leclerc wygrywa drugie Grand Prix z rzędu. Niewiarygodne. No to ładnie, panie Charles. On jeszcze daleko do tego. Jak już mówiłem, miałem sobie dodać jeszcze trochę poziom trudności. Ale chyba nie będę, bo naprawdę ciężko mi się jeździ. I gdyby nie jakieś problemy natury technicznej, no to pewnie skończyłbym na 13 pozycji, ewentualnie na 12. Więc nie da się tutaj nic nadrobić, a przeważnie stracić, ale jest punkcik dla Williamsa i to jest plus. Ciężki wyścig, bardzo, no ale nic z tym, jak to się mówi, nie zrobimy. I tak moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajne, że dzieje się coś. Są wirtualne, po raz kolejny był wirtualny samochód bezpieczeństwa, który wiedziałem wreszcie, jak się zachować. No i też te dwa albo trzy wypadki, które zaraz zobaczymy, kto tam naprawdę tak wykończył się, czy to był tylko Raikkonen i Stroll, czy jeszcze ktoś bardziej inny. Najgorsze jest to, że jednak nic nie piłem, tak mnie to wkręciło. Bardzo wysoko Haas na szóstym miejscu był Kevin. Charles naprawdę wariat w tym momencie. Drugie zwycięstwo z rzędu, Sebastian drugi, a Lewis znowu trzeci. Trochę dziwne, bo Lewis przeważnie jest pierwszy, ewentualnie drugi. A tu taka atrakcja. Proszę bardzo. Takie mamy podium. Myślę, że mnie w tym sezonie na podium na pewno nie zobaczycie. Ale jest grubo. Charles jeden punkcik dostał za najszybsze okrążenie. Aż jak ja bym zrobił najszybsze okrążenie, to był jeden. Gdybym dostał. No tak, Pierre z miejsca 18 na 9, no to on ma to tempo, nie powiem. No tak, Haas poleciał tutaj na pełnej, ale jest tylko Kevin. No tak, bo Grosjean się rozjebał o mnie. No ale tak z jednej strony no, tam zawadził we mnie. A tak jak mówiłem, Lance Stroll i Kimi Raikkonen tylko odpadli. Oni tak na punkty żadne nie mieli szans. Chociaż nie, Stroll miał szansę, bo Stroll był na miejscu 9, ale on nas wszystkich zaczął blokować. I to chyba, że on zaczął blokować, że ten samochód zaczął mu się psuć, a potem po prostu już mu się rozwalił. To był naprawdę plus, bo nie dość, że nie odjeżdżali mi, to mogłem ich dogonić. Problem tylko z Romkiem, ale za to Robert był 17, więc to też dobry wyczyn. Ja niestety spadłem z 9 na 10, ale i tak się cieszę. Cała reszta wygląda fajnie, ale mamy wreszcie pierwszy punkt dla Williamsa i myślę, że to jest naprawdę szczyt marzeń w tym momencie, bo jak widać ciężko iść coraz wyżej. Myślę, że na pewno nie mamy szansy ścigać się ani z renówkami. Nie wiem, co się tam działo u Grożana, bo on bardzo wolno do mnie dojeżdżał, ale tak, nie mamy szans z Red Bullem na pewno, nie mamy szansy z Haasem. Renówka też, jeżeli chodzi o Ricciardo, to gdyby nie ten problem, to też mnie ładnie wyprzedził. Więc jest największa szansa, jest oczywiście ścigania w tym momencie z McLarenem, Toro Rosso, Racing Pointem, bo naprawdę jest dobrze z nimi się bawić, chociaż też są bardzo szybcy, ale myślę, że najważniejsze, żeby być przed McLarenem, Toro Rosso i Alfa Romeo i liczyć na po prostu szczęście. Gdyby nie problem Ricciardo, nie byłoby punktu. Jedziemy dalej, jest fajnie, odcinek około 50-minutowy znowu, ale myślę, że tak właśnie będą wyglądać te odcinki. Tak, wspaniała jazda, Claire, jestem szczęśliwy, zobaczymy, jakie mi zadasz dzisiaj pytania. Dobra, niech będzie to.
Wzrost reputacji Williamsa. Collision z Mr. Gorzanem. No i tam Lando też ten. Dobra, bez komentarza to zostawię, bo nie chcę mi się myśleć, które byłoby najlepsze. Tak czy inaczej, Klernara, trzymaj się, cześć. Powiedziałem ci na jedno pytanie i tak dużo pytań nie zadajesz. Zadajesz beznadziejne pytania, które mnie interesują zbytnio. No i ten, tego. To wczytywanie. Jest fajnie, jest super. Znowu oczywiście akcja. Lepsza od Roberta Kubicy. Od Robcia będę ciągle lepszy, bo no myślę, że on za nim będzie. Na pewno dzięki punktom i zasobom, które będziemy mieli, to dużo zrobimy. Zdobądź 3 punkty. Ale wiem, na 3. Dobra, tutaj tak nie jest. Opcjonalne, że ja wbiłem w ogóle ten punkt, to jest cud. Dobra, dobra. Nie pitol głupot, bo ja jestem potom. Dobra. Nie ma problemu, 410, tylko niestety nie dam wam dodatkowej roboty, ale czy to jest opcjonalne wam dodawać jeszcze robotę? Myślę, że bałbym się, że sobie z tym nie podołacie. Tak jak właśnie chciałem wam pokazać historię postępu, byliśmy jako Williams jedynym zespołem, który coś podniósł do przodu, uważa, że się udały te akcje. No i teraz walczymy tutaj o Alfa Romeo i Toro Rosso, będziemy się z nimi bić. Bardzo ogromna różnica niby jest pomiędzy Red Bullem a Renówką, potem że wszyscy są bardzo blisko siebie i właśnie o to chodzi, żebyśmy dogonili Toro Rosso, Alfa Romeo i byli wszyscy podobnych miejsca. Myślę, że jeżeli wszystkie te dwie akcje właśnie aerodynamika i podwozie się udadzą, to będziemy na równi właśnie z Toro Rosso i Alfą Romeo. Jeżeli chodzi o ten wyścig o Grand Prix Bahrainu, jestem zadowolony cudownie. No i czas na Chiny i będziemy się tutaj bawić dalej. Nie zmieniam, na razie zostawiam tak jak będzie. Boże, tak jak jest, jeżeli chodzi o poziom trudności. Mi się zdaje, że na pewno będzie wam się to lepiej oglądało, niż jeżeli miałbym zmienić go na poziom jeszcze trudniejszy, bo myślę, że w wyścigu nie dawałbym sobie rady i przydaliby mnie prawie wszyscy. Czyli tak teraz, żeby utrzymać to wszystko, to jest naprawdę ciężko. Trzy punkty wyścigu. Jesteście chorzy psychicznie. Powinniście mi dać, że nie wiem, na jakimś 14 miejscu, wyżej niż 14 miejsce w dwóch wyścigach ogarnął. No cel jest gruby, więc zobaczcie, jeżeli oni mi cel dają tyle punktów, no to nie wiem, o czym oni marzą. Ale no to jest 600 punktów zasobu, to jest bardzo dużo. Próba niestety nieudana, jeżeli chodzi o redystrybucję masy. Nie udało im się zrobić podwozia. Niestety. No niestety, szkoda. Nie dostaliśmy tak dużo, ile chciałem i nadal nic, ale może jednak będzie taniej, tak? O, już doszło nam nowa rzecz do aerodynamiki, ale spróbujemy jeszcze raz to samo opracować po taniości, no bo nam jednak to pozwalają, ale to i tak nadal muszę czekać na Azerbejdżan, który będzie dalej, ale jak widzicie, dogoniliśmy bardzo Alfa Romeo, która stanęła w miejscu, a wszystkie inne zespoły poszły do góry, najbardziej Toro Rosso dużo widzę przywiezło na Chiny, też dużo przywiózł Haas i Renówka, troszeczkę Ferrari, a na razie bez żadnych dodatków, jeżeli chodzi o Chiny, nadal Alfa Romeo, Red Bull i Mercedes. Ale myślę, że oni jak pierdykną potem na przykład na jakiś Azerbejdżan albo na Hiszpanię, to się nie pozbieramy. Ja was zapraszam na jutrzejszy kolejny odcinek z Grand Prix tego pięknego w Chinach. Oczywiście na kwalifikacje i wyścig. Jeżeli wam się mega podoba ta seria, zostawcie łapeczki w górę, jak najwięcej klikajcie, subskrybuj, udostępniajcie, gdzie się da, niech się niesie ta seria, niech się niesie Formuła 1 na tym kanale. Liczę, że te odcinki jakoś polubicie, chociaż one mają aż 50 minut, a nawet i ponad czasu odcinka. Dziękuję wam serdecznie. Na razie, trzymajcie się. Cześć!